Witam wszystkich, ukłony Łojciec z tej strony i kolejny odcinek z gry God of War Ragnarok. Będziemy w dzisiejszym odcinku śledzić sobie przygody Atreusa, który nie do końca dla mnie zrozumiały sposób dostał się do kamiennego lasu. Ja tutaj wypatruję na niebie statku Enterprise ze Star Trek. Być może oni pomogli. Zaliczył jakąś małą teleportację. Ja początkowo myślałem, że po prostu to są jego wizje, ewentualnie sen. Okazało się, że jednak nie. Młody się tu przedostał. Ten świat nie rządzi się w zasadzie żadnymi zasadami. W każdej chwili wszystko może się wydarzyć. Oczywiście przygody Atreusa w Żelaznym Lesie mizernie wypadają na tle przygód Kratosa. Oczywiście jest to jakaś bitka, ale póki co Agrboda, ta dziewczynka, którą tu spotkaliśmy, która wie wiele na nasz temat, na nasz temat naszej przyszłości, próbuje z nas zrobić jakiś kurde rolnika. Co jakiś czas wypada jakaś banda pachołów, która nam tutaj próbuje utrudniać życie. Patrzę, bo Jala, się zastanawiałem, gdzie ta Jala była. Teoretycznie powinna spaść na dół i się zabić, ale tam żyje, także los Jali jakby się wyjaśnił dla mnie. Dobra, będziemy kontynuować. Zbieramy korzenie. Nic pasjonującego. Dobra, podniesiemy ten korzeń. Ach, przynajmniej jest tu trochę korzeni. Skoro tak, to je zbierzmy. Nie nożem, pamiętasz? O, jasne. Przynajmniej nie wszystko stracone. Już go tresuję, już go próbuję tutaj ogarniać. Dobra, zebraliśmy korzeń. Nie wiem, ile tych korzeni jeszcze będzie trzeba zebrać. I właśnie, jeżeli właśnie temat pachołów. Pachoły wróciły. Tu widzę jakiś grubas. Agrobroda nam bardzo tutaj pomaga w walce. Rzuca takim fajnym proszkiem. Powiem wam szczerze, efekt, jeżeli chodzi o wizualny, jest naprawdę fajny. Wprowadza troszkę chaosu z tego względu, że faktycznie są takie momenty, że ciężko się tutaj zorientować. Ciężko nawet dostrzec strzałki, które... Czy agrobroda może się dać zabić? Mam nadzieję, że nie. Tutaj coś z tyłu mnie atakuje. Wrąbałem się na niego. Dobra, zrobimy chłopa. My mamy w wykonaniu Atreusa taką mieszankę walki dystansowej z bezpośrednim atakiem. Już chyba wszyscy, został nam tylko gruby. Też te piochy, które rzuca kolorowe Agrboda, naprawdę fajne są. Ładnie to wygląda. Ej! Dobra, jeszcze na hita pójdziesz. Okej. Może na razie nie będę zbierał korzeni. Dobra. I po walce. Cóż za zbieg okoliczności, zrobili nam przejście. Jala prych... Nie, Jala stoi. Tępe krówsko. Nie przyszło do łba, żeby nam pomóc. Atreus ewidentnie tutaj w tej krainie mocno się rozwinął, jeżeli chodzi o techniki walki. Mam teraz możliwość tej darcie mordy na tych wysokich kuźwa altach. A co z tobą, Loki? Co czujesz, gdy się zmieniasz? Tylko wściekłość. Nie wiem, czy ta krowa powinna biec przed nami, czy się zatrzymać i nas pomóc nam, pozwolić nam wejść na swoją dupę grubą. Możesz wykorzystywać do walki różne emocje, nie tylko złość. Skoro uśmiech. Gniew go uwalnia, może coś pozwoli ci zostać sobą. Nie wiem, czy tak... No, myślałem, że ona będzie skakać teraz niczym kozica. Podobało ci się, prawda? Może. Oczywiście dużym plusem tej lokacji jest jej przyjemna dla oka kolorystyka. Naprawdę jest fajnie. Tak. Wrzućmy korzenie do tego wiadra po lewej. Potem... Do wiadra. Zostanie nam już tylko jedno. Ale te questy... Naprawdę tutaj w stosunku do całej reszty są mocno zamulające. Ona trzyma lelenie w zagrodzie. Wszystko gra? Tak. Tylko... Lepiej no tylko co? Dobra, czyli... Możemy tu jeszcze trochę zostać? Przydałoby się, no wiesz... Dobra, zajrzyjmy. Czy aby jest jeszcze opcja, żeby coś tutaj sobie pogrzebać? Specjalne, nie ma żadnych opcji, żeby sobie pogrzebać. Dobra, wypadamy stąd. Nic nie ma, Atreus. Wszystko, co mogliśmy upgrade'ować na chwilę obecną, upgrade'owaliśmy.
Za chwilę na pewno wymyśli dla nas jakieś pasjonujące kolejne zadanko. Dobra, czyli jazda na krowie ciąg dalszy. Ty umiesz się zmieniać w zwierzęta? Jeszcze nie, ale pamiętaj, że ty jesteś nie tylko gigantem, ale i bogiem. O. Dzięki, że mi przypominasz. Wybacz. Żartuję. Przez tunel po prawej, Jallo. Tam zmierzamy. No dobra, niech Jalla jedzie w takim razie, skoro... Przez tunel? Tu nie ma tunelu. Zasypany jest ten tunel. No tutaj moce faktycznie są pomocne. Doskonale ukrywa to miejsce. Może dlatego nie wyczułem innych gigantów, kiedy byliśmy tu z ojcem. Jest skrzynia, ale czy ja mogę ją tutaj ogarnąć? Mogę. W każdej chwili mogę zsiąść. To jest dobra informacja. Jalla spierdziela. O, jest również ta dziwna muszla, która wypluwa różne fajne... Ale nie mogę wejść. Oni bardzo się boją tej wody. Oni, czyli mówię Kratos i Arteus, są pewne lęki przed wodą. No. To też jakieś przykre doświadczenie z młodości. Że co? No, tam jest dusza w twoim nożu. Nie wiedziałeś o tym? Nie, czyja dusza? Wiesz co? Może powinna tam zostać, dopóki się nie dowiesz. Ale jak? Przecież ja nie kradnę ludziom dusz. Okej. Okay. Znając życie, za chwilę będziemy mieli chwilę rozrywki i będziemy mogli przeczepać dupska jakimś potencjalnym przeciwnikom. Jalla potrzebuje chwili, żeby przejść bokiem. Nie, bez jaj. Co tam robisz? Będziemy rzucać kamykami? Rzucam tak, bo odbiły się jak najwięcej razy. Spróbujesz? Really? To nie takie trudne. Dobra, rzucimy. No, jest jednak trudne. Ale widzę na horyzoncie wypasiastą... skrzynkę. No nie wiem. Dobrze, że tu niewiele ode mnie zależy, tylko tak naprawdę wystarczy L2 nacisnąć. Jeden. Proszę. Angrboda. Angrboda. Masakra. Śmieję się z sytuacji. Angrboda. To jebiste imię. No dobra. Może przyda mi się pomoc. Dasz radę. Rzuć bardziej płasko. Musisz wypuścić kamień w dobrym momencie. Really? Przytrzymaj i puść. To patrz. O, dobra, idą pachoły. Dobra, odpalimy wilka. Jest jeszcze ktoś tutaj? Jest. O, tutaj do nas strzelał z kuli armatniej. Powiem wam, że ten, ja już mówiłem to chyba, ten wilk to ma taką, kurwa, cienką animację. Jakieś takie ma kwadratowe te ruchy. Dobra, nie wiem, czy rozszarpywanie tych panów, nie wiem, obojętnie z czego oni by nie byli zbudowani, czy to jest forma kontrolowania się? O Jezu, z ilą przyjmuję. Dobra, bierzemy R3 mu robimy. Ale dostaje łopoty. Łubu dubu. Ten oberkowy unik. Ej! Całe szczęście, że faktycznie nie trzeba brunić tej Angrbody, że ona sama sobie dobrze radzi. Oj, bo mi tutaj... A dużo ich teraz? Muszę tego pacana na tym. Bo on tu się dziwnie odpala. Jakby walka na większym terenie z tymi pajacami to łatwizna w zasadzie. Chyba raczej mnie nie zabiją. Na pewno jest to dużo prostsze zadanie niż z elfami. Cały czas się boję, żeby mi tamten w dupę nie wleciał z czymś. Oj, ten się odpala. Widzę, że się troszkę wkurzył. A, ten. A, coś tam dostałem. Dobra, odpalimy. Co odpalimy? Wilka. Zrobimy grubego. Dobra, już po wilku. Co to było? Cały czas mam jakieś zagrożenie. Próbuję mu przywalić. Dobra, nie ma go. Ten kurwa się tam ustawił. Dystansowiec. Coś mi się tu szepali. Jeszcze kogoś... Aaaa! Tu kolejny. Stratek. Podeszli do tematu strategicznie. Próbowali mi jakąś watu ogarnąć. Gdzie jest ten ostatni wróg?
Bo nie widzę go. A, tu jesteś, wieśniaku. Dobrze, że się po prostu nie chowają gdzieś za skałami. Tylko stoją, czekają, aż dostaną w łeb. Tak, nawiasem. Liczył się. Draug wyskoczył z wody. Wymówki. Możesz spróbować później. Later. Nie, na pewno nie będę próbował później. Wydaje mi się, że jak na jeden odcinek i wystarczy rzucania kamieniem. Czekajcie, coś tu wziąłem. Będę rzucał kamieniem. Nie chcę rzucić kamieniem. Idę za Angbrodą. Powiem wam szczerze, najbardziej wkurwiający dźwięk tej grze, no. Jak ona drze tą mordę. Gala! Dobra, Jala przydreptała. Oczywiście Jala zazwyczaj zjawia się, jak już problemy mijają. Niespecjalnie zainteresowana walką. Gdzie teraz idziemy? No do tej skrzyni bym chciał. No liczę na to, że to będzie ten wypasiasty prezent. Tylko ja nic dla ciebie nie mam. Dobra. Mogę nie płacz. Cię o coś zapytać? Pewnie. Czyli ty i ja jesteśmy ostatnimi. Kurde, ja to do tej skrzyni się dostać. No dobra, może później. Skomplikowane. Chcę wiedzieć. Coś ci pokażę i wszystko zrozumiesz. Obiecuję. O kurde, w końcu. No a co z moją w końcu nas powiedzą? Nieco oświeci. Jeśli mówi prawdę, co powinienem zrobić? To nieistotne. Nie zmienisz tego, co ci pisane. Możesz z całych sił uciekać przed losem, ale i tak się wypełni. Czyli nikomu nie udało się zmienić swojego losu? Nigdy? To znaczy, może i da się. Tu jakieś zające miejscowe. Ale koniec zostaje ten sam. Lepiej świadomie kroczyć swoją ścieżką. Moment, niż na się prawo. Wybierać. Jakaś dziwna maszyneria. O Jezus, trzeba będzie, podejrzewam, coś tu poprzekręcać. Co to? Dźwig. Musimy tu na chwilę zostawić Jallę. Dobra, Jalla, tu już zostań. Zostań tu już na stałe. Dobra. Przestraszyłem się nieco. Że będę musiał tutaj coś wymyślić. Nie zdajesz na myśl o tym prezencie. Bo zbliżamy się do celu. Ale co to znaczy? Zrozumiesz, jak już dotrzemy. Ale mogłabyś powiedzieć, po prostu nie musimy tutaj się tak przekomarzać. Pani czarodziejko. No dobra, może faktycznie zrozumiemy, jak dotrzemy. Do mnie może to dotrze nieco później. Ale dotrze. Pora, bym wypełniła moją część przepowiedni. Chodź za mną. No dobra, zrobiło się groźnie. Pójdź za Angbodą przez kanion. Czyli te wąskie skały dookoła. O! Co to jest? Załatwi to. No to nie będziemy się wtrącać. Ogarniaj tam, kobieto. W zasadzie twoje tereny. Dobra, damy. Coś nowego się pojawiło. Aj, chciałem jej przywalić w łeb. Na szczęście nie ma takiej opcji i możliwości. Tutaj tej piaski. One znikną, czy zostaną na dłużej? Chyba zostaną. Turkus, czerwień. Czerwień. Ja jestem chłopem, także to dla mnie jest czerwień. A to fiolet. Czyli wkroczyliśmy na tereny, które są tutaj okupowane przez jakichś żabiopodobnych przeciwników. Zielone zdrowie, co może sygnalizować, że będziemy mieli z jakiegoś tutaj bosika. Może jakiegoś grubszego klocka. Chyba, że się będę mylił. Dobra, Camlot, nie ma powrotu już teraz. No właśnie, tak właśnie myślałem. Ale powrócili starzy, dobrzy znajomi. Dobra, robimy go. Mówię. Dobra, uniki. A jest, tu jest, czyli to taka mieszanka trochę. Bitewny bigos, bym powiedział. Wszystkiego po trochu. Dobra. No. Na razie nie staram się odpalać tych swoich najlepszych, bo mam tutaj możliwość odpalenia sobie tego wilka. Oj, chyba dostałem w pacynę. A Jezu, jak ja nie lubię tych latających gówien. Czyli to by było na tyle.
Czy jeszcze ktoś tutaj wyjdzie z nami na spotkanie? Jakby muzyka nie zmieniła tempa, także... Nie, chyba już nikogo nie będzie. Poczekajcie, po którym my przyszliśmy. Aha, tu jest zablokowana póki co trasa. Patrzcie, czeka tam wieśniak. Dobra, to go ubijemy. Dawaj, zamulaczu. Myślał, że go przeoczę i zostawię przy życiu, niestety. Tędy. Zbliżamy się do Doliny Poległych. Dolina Poległych, co? Czyli dużo osób tu poległo. Stąd ta nazwa. Dość życia w strachu przed Asgardem, więc się ukryli. Zostawili stos ciał, by zmylić Odyna, jeśli ten trafiłby kiedyś do Jotunheimu. Aha. Gdzie się ukryli? Zobaczysz. Popodziwiamy sobie teraz krajobraz. Ładny, tudzież monotonny. Oczywiście tutaj na samym środku jakaś ładnie wyczesana góra. Jakiś grzebyk. Dobra, wspinaczki odrobinę. Będziemy się teraz podsadzać? No nie. No właśnie. O. Natura ukształtowała coś takiego pięknego. Co ona tam wyciągnie? Nie wiem, co to jest. Miało być coś wyjaśnione. O, to kulki. A, on ma tą kulkę jedną. Już je widziałeś? No. Znalazłem kilka w Midgardzie. Gdzie? Przy ołtarzach. Ale to... Jest ich więcej. Ale po co? Spójrz. Tiaci. No, wszystko rozumiem. Hrodr. Delikatnie. Tam są jakieś dusze zaklęte? Jakaś moc będzie się z tym wiązała, proszę państwa? Brzmi jak imiona, bo tu mnie nic nie zdziwi. Bara, giganci. Póki co. A, no właśnie. Należały do gigantów? To są giganci. To są giganci. Kurde, ale mi się udało teraz wyprzedzić. Naprawdę przyrzekam wam, nie widziałem tego wcześniej. Zostać w Jotunheimie i zaczekać, aż Odyn znajdzie sposób, żeby ich wyrżnąć. Albo zamienić się w kulkę. Albo się schować. A, czyli jest opcja, że może ich przyznać? Mój ojciec pomógł zakląć ich duszę w kulkach. On się teraz tą duszą bawi? Nie wiem, za co ciągnie tą duszę. Przekazał je mnie. Właśnie w nich. Znaleźli spokój. No nie wiem. Czy chciałbym być zaklęty w kulce? Teraz to twoja odpowiedzialność. Będzie się nosił z kulkami. Ale czy wiążą się z tym jakieś korzyści, czy tylko po prostu trzeba ich tachać za sobą wszędzie? No. Mama to widziała. Może oni z tych kulek jakoś wystrzelą. A, dobra. To znaczy kiedy? Nie wiem. Wracajmy. Nie, no miało być wszystko wyjaśnione. Bo w części niby było, ale... ogromna odpowiedzialność. Nie przesadzaj. Cała twoja. Hej, w porządku? Tak. Tak, to po prostu koniec. Jak widać. Skoro już ci je dałam, moja rola w tym wszystkim jest skończona. Możesz pójść ze mną. Czyli niczego już nie będziemy zbierać? Że tak zapytam. Gdybyśmy mieli razem walczyć, raczej nie zniknęłabym w połowie twojego przeklętego malowidła. Aha. Rozumiem. Nerwy puściły. Wiesz, powinny być w komplecie. Nie sądzisz?
Chodźmy już. No dobra, wracajmy. Wracajmy do zagrody. Trzeba dziale nakarmić, umyć, przyciąć włosy na oczach. Wszedłem tam, jak raz byliśmy w Jotunheimie z ojcem. To takie wspominki z poprzedniej części. Rozsypałem tam prochy matki. To było tak dawno. W poprzednim odcinku, to w 2000 roku było. Znaczy odcinku, w poprzedniej części. Musi świadczyć o końcu twojej historii. Teraz Angerbloda trzeba naprawdę przyspieszać. Wypiła chyba jakąś kawkę mocną. To kim teraz jestem? Przyjaciółką? Kurwa, bo nam ucieknie. Angerbloda, poczekaj. Ale co? Pomóż mi z tym. Wracajmy do Jalli. Masz te proszki swoje kolorowe, weź to przesuń. Czyli będziemy wracać tą samą trasą, niestety. Angerbodo, pomożesz? No, bez jaj. Zostaliśmy sami. Cóż to może oznaczać właśnie dla nas? No właśnie się. Fuck! No to teraz nas zostawiła w momencie, kiedy nas nie powinna zostawiać. O ty, w mordę jeża, a nie toperza. Dawaj go, kuźwa. Ale powiem wam szczerze, wolno mu schodzi. Mało. Robię co mogę. Wieśniak mnie tu kuźwa atakuje. O Jezus, o Jezus. Wolverine. Nie, te ataki ma takie nieco chaotyczne, później troszkę przyspiesza. Nie, chłopie, no tak to nie da się. Ej, 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 za blisko podchodzi. Mocno przewidywalny przeciwnik. Ja go dystansowo biorę. I teraz będziemy miał ten czerwony atak. Teraz warto. No już najwyższa pora na ciebie, gnoju. Czemu ja się tak teraz... Taktyka do tej pory się sprawdzała. Jakby wchodzić w nim w wymianę chyba nie do końca to jest dobry pomysł. Dobra. Troszkę to trwało. Troszkę to trwało, to chciałem powiedzieć. Tutaj! Jalla cała? Tak, nic jej nie jest. Przepraszam za to. No zajebiście. Czyli... te kulki... Tylko tyle zostało po gigantach? Nie do końca. Część z nich po prostu zaginęła. Ale gdzie mogą być? Jabłuszko. Kluczowy przedmiot. Owoc Jotunheimu. I garnek. Waza. Niezniszczalna waza. A, zniszczalna. Srebro. 7. Żydzą cebulą z... Cebulą? Niesamowicie. W tym tempie, to zanim uzbieram jakąś pokaźną sumkę, trochę czasu minie. Dobra, lecimy dalej. Angboda znowu biegnie niezwykle szybko. Para. Za tymi skałami jest zapadlisko. Tam zmierzamy. Powinniśmy... Pokaż palcem, bo nie za bardzo wiem, w którym kierunku. Nikt nie wierzył, że to miejsce istnieje. Ale się zdziwią. Loki, nie możesz nikomu powiedzieć o żelaznym lesie. Nawet ojcu. Las jest bezpieczny głównie dlatego, że Odyn go nie szuka. Moje zaklęcia odeprą zwierzynę, ale jeśli przyjdą tu Asgardczycy... Rozumiem. Przepraszam. Nikomu nie powiem. No, zobaczymy. Czyli z tego, co widzę, czeka nas kolejna przebieżka na grzbiecie Jalli. Chyba, że nie. Dobra, będę musiał te proszki swoje użyć.
Jola tutaj się nie zmieści. Uuu. Co to jest? Nie można to zabić? Nie można. Jakieś grzyby. Kolor sugeruje, że chyba nie jadalne. Przed nami zapadlisko. Pełno tam potworów. O, coś nowego. Mówisz? No to je przepędźmy. Twoja farba jest ważna. To znaczy, jeśli chcesz. Jasne. Jala, jak ty się tu znalazłeś tak szybko? Jestem zaskoczony. Już pomijam fakt, byś tam skakać? Tutaj ta Jala. Aha, ona trzyma, dobra. Myślałem, że ona będzie stała tam dalej, żuła za jakąś trawę. Czyli zapadlisko i Diego. Czyli suma summarum będzie czekała nas teraz, podejrzewam, cała seria potyczek. Hej. Chyba. Hej, ja... Zniszczyłeś kwiat? Nie. Zabiłeś go. To prezent. Dzięki, ale zatrzymaj go. Tak, co niewdzięczna, dziew wszystko. Znajdziemy w nich moje składniki, więc się rozglądaj. Czekajcie, bo rozglądam się troszkę, abym czasami nie przegapił jakiejś istotnej rzeczy tutaj. Ciemno jak w grobie. Ale latarkę odpaliliśmy, tak. O, o. A, dobra. No kurde, ładnie. Są dosłownie wszędzie. A, te gówna, których nie cierpię. Czyli to tak przeciwnik w zasadzie żaden. Chyba, że one jak za jakiś czas zaczną ewoluować. Dobra. Bo ja już mam dosyć tego strzelania i celowania w tych gnoje. Czy ja rozwaliłem to... Ja muszę chyba to miasto rozwalić. Bo będą tutaj cały czas wyskakiwać. Jeśli zapalimy pochodnie, będziemy mogli je zobaczyć, załatwić i zabrać co trzeba. Musimy zniszczyć 4 gniazda. Ja będę oświecać. Czyli czeka nas kolejna porcja zajebistej misji. Dobra, dobijemy gnoja. Ale ty nie, ja! Jak tam, czempionku? Czempionek. Poczekajcie, bo tu jest dużo ciekawego rzeczy, dużo ciekawych rzeczy do zebrania. Widzę tu skrzynię. Dobra. Tu na dole jest dużo chłodniej. Otwieraj, otwieraj. Zobaczcie, on podczas rozmowy nie może otworzyć. Czemu nie mógł otworzyć? A, ja muszę tam w bok się udać, bo widziałem, że tam jakiś chłop. Ej, 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 ej! Będzie wybuchać. Już zapalam. Okej. Dobra, wybuchło mu się. Dzięki czemu możemy się dobrać. Jakby starą wodą. Daj znać, jeśli zobaczysz pochodnie. Rozświetlę nam drogę. Dobra, chodź, idziemy tutaj. Co? Co to? Aha, to było. Ale tu byliśmy i ostatnio nie wyskoczył. Zajebiście, że się schował. Ciekawe, gdzie teraz się... Dobrze, gotowe. Dobra, mamy go. Ubity. Spójrzmy jeszcze tu sprawdzić. Jakiś grubas będzie? Co mówiłaś? Lecimy tu dookoła, bo widzę, że... Ale tu nic nie będzie. Dobra, nie wiem, czy to jest właściwa droga. Podejrzewam, niekoniecznie. Nie, tu. O! Coś tam było. O! Czyli będziemy mieli całą menażerię wrogów. O! Ty nie, ty sobie przysnął. No właśnie, no nie wiem, czemu ja go nie mogę ubić. Przestrzeliłem kilka strzałów. Kurde. No chłop niemiłosiernie jest opijany.
Zarobił tam tych butów konkretnie dużo. Daję słowo, że nie było to tak groźnie. Czekaj, bo musimy znaleźć dopiero jedno gniazdo, znaleźliśmy. Słabo nam idzie to szukanie. Dobra, ale wypasiasta skrzynka, kurwa, co to jest? Już wszystkie pełzacze? Fałszywa skrzynia, w której nic nie było. To był domek pełzaczy. Czekajcie, czy to już będzie everything? Uważaj, te gniazda są niezwykłe. Mogą też być na górze. A, dobra. Zapalaj tu światło. Nie pitkuj. God damn, ale to ładnie wygląda. Ta czerwień, to światło super. Podoba mi się. Kurde, tych przejdzie tutaj cała masa. Tu znowu. Są. Dobra, jest gniazdo. Czyli opłacało się wejść. No, liczę na tą pomoc z twojej strony. Ta walka nie jest trudna, po prostu jest upierdliwie powtarzalna. Jakby póki co nie ma możliwości, abyśmy zginęli. Jest opcja, żebym tutaj się dobrał? Nie ma opcji? Why? A, tego musimy jeszcze. Mam nadzieję, że pójście w tą stronę jakoś zaprosi... No nie da rady. Jeszcze tam coś kurwa skrzeczy. O nie, no ludzie, bez jaj. Zabił się, czy co on zrobił? No niestety, bardzo nam przykro. Duża otwarta przestrzeń. Wiadomo, co to zwiastuje, najprawdopodobniej. Już się pogubiłem. Czy my tu byliśmy? Chyba tu byliśmy. A do tej skrzyni, proszę państwa, jak ja mam się dostać? Czemu nie można zejść? Mój fuck, teraz będziemy błądzić, szukać. A tu, gdzie jest kolejna możliwość? Chyba jesteśmy blisko gniazda. No powinniśmy być, tylko że ja nie widzę, gdzie teraz idę. Dobra, jest. No coś widać. Kolejna porcja gnoja. Widzisz kolejne gniazdo? No właśnie nie za bardzo. Dobra, dostał łomot. Jest tam na górze. O kurde, ile się tutaj pałynto tych wrogów. Zabite to gniazdo jeszcze nie, bo ja już się pogubiłem teraz. Musimy znaleźć resztę. Czekajcie, dopiero drugie znalazłem, zniszczyłem, tam jedno też zniszczyłem. O ja pierdzielę, troszkę jestem zdenerwowany tym faktem. Bo według moich obliczeń wynika, że to było trzecie gniazdo. Ktoś mnie tu próbuje okłamywać delikatnie, rzecz ujmując. Dobra, ja już jestem pogubiony, ja już wiem, gdzie jestem, nie? Tu chyba nic nie będzie, dobra, spadamy stąd. No nie ma tak wydłużyć gameplay, każąc błąkać się po jaskiniach. Zajebioza. Cieszę się bardzo. No gdzie? Skrzynka dalej. Uff, kurwa, pełzacz. Małe gówna. Może teraz będzie opcja. Nie, one tam cały czas wyłażą. Czyli tam będzie gniazdo. Czyli ja może te gniazdo odnadgryzłem, niestety na skutek przeoczenia, nie zniszczyłem. Tak, one sobie tu kurwa dalej funkcjonuje. Czyli jeden cios za mało i gniazdo dalej funkcjonowało. Czyli teraz będzie opcja, abyśmy otworzyli skrzynię.
Dobra, szukajmy kolejnej skrzyni. Ostatniego już gniazda skrzyni, mówię. Dobra, pójdziemy w drugą stronę. O ile się tutaj odnajdę w tych... Wiem, że była taka opcja tam. Pójścia w drugą stronę. No i fuck. I dupa. Angerboda, pomóż. Pomóc, pomóż. Już nie wiem, gdzie jestem. Aj! To była podpowiedź, żebym tędy szedł, czy niekoniecznie? Dobra, zobaczymy. To wszystko już wygląda tak samo. Gdzie ona jest w ogóle? Tu byłem na pewno. Spróbujemy jeszcze odmaszerować w tą stronę. Tylko gdzie jest nasza koleżanka? To jest dobre. A, leci za nami. Biegnie raczej, chciałem powiedzieć. O, kurwa, kręcę się w kółko teraz. Smutne to, ale prawdziwe. Szkoda, że nie można pozaznaczać miejsc, w których byliśmy. Są tu jakieś w ogóle mapa jest? Czemu to jest puste? O, właśnie. Czy tu jest... Nie, zapadlisko Indiego. Żadnych map. Po co? Po co ma być za łatwo? Niech łazi. Dłużej będzie grał. A nie, potem będzie narzekał, że gra krótka. Zapłacił 300 zł, to się trochę burwa męczy. Nie chodzi, szuka. Na pewno gdzieś jest po chamsku schowane. Mówisz ty coś, dziecko? Powiedz coś. Mnie zaczynasz denerwować. Chyba tak to ci jadaczka nie zamyka. A jak faktycznie jestem w terapatach, to... Z banki niezniszczalne. Nie pod tym kątem oczywiście. Dobra, wpadło trochę srebra. Niewiele, ale trochę wpadło. Widzę tutaj już piąty raz. W zasadzie wydaje mi się, że przydałoby się stąd wyjść. Pamiętam, że był moment, że byłem zachwycony tym miejscem. Tutaj, o, tu mi się podobało. Dobra, czyli idziemy tędy. Pozbądźmy się gniazd, zanim pójdziemy. Dobra, czyli chyba doszedłem tam, gdzie powinienem dojść. Ale, mając świadomość tego, że teraz będziemy mieli do zniszczenia ostatnie gniazdo, mając świadomość tego, że mamy tutaj mały placyk. Chociaż placyk to chyba nie jest dobre określenie. Lera wyskoczy jakaś kurwa grubas. Gdzie ty jesteś? Gdzie tu jest przejście gdziekolwiek? No gdzie? Nie ma. Po co ja tu szedłem w ogóle? Nic się tu nie dzieje. Nie wiem, nie rozumiem tego. Coś tu nie odstrzeliło. Miało coś odstrzelić? Fuck. Może wtedy zaczynaliśmy? Nie wiem, już zwariowałem teraz. Mam nadzieję, że... Zostało jeszcze kilka gniazd. Rozwalmy je. Dobra, to biegnij. Ja jej zaufam. No, gdzie biegniemy? Nie. Ona jakby w ogóle nie wykazuje inicjatywy, żeby mi pomóc chociaż troszkę. Kompletnie. Olewka na maksa. Ta skrzynia. Jak mam się dostać do tej skrzyni? Spróbujemy tędy. Dobra, idę. Mam nadzieję, że będzie jakieś sensowne... Nie będzie, kurde, balans. Czekajcie, tu byłem ewidentnie. Świadczy chociażby o tym zapalona pochodnia. Może będzie więcej światła, bo przy tym oświetleniu niewiele widać. Powiedział, że gówno widać. Ja pierdziele, nie. Naprawdę? No mów, gdzie to jest, dziecko. To jest kurwa szkoda czasu, naprawdę. Właśnie to mnie wkurza w grach, nie? Ja już nie mówię, że było za łatwo, ale po co kurwa tak utrudniać taką gównianą misję jeszcze dodatkowo tym, że nie ma światła. Gdzie jak ja mam się tam dostać? Fuck shit. Nie wiem. Pół odcinku z zamulem przez to, że nie znam trasy. Może tamtędy. Tu gdzieś było wejście na górę. Spróbujemy w tą mańkę.
Dobra, tutaj nie, tu nas nie było. No w końcu. Troszkę do przodu. Tutaj nie będziemy schodzić. Dobra. Idziemy tędy. Tu jest ciemno, czyli... No nie wiem. Ale to jest pusta droga. Farby. Ojejku, jejku, jejku. Tam jakby dalej nie ma przejścia, czy jest przejście? Tu możemy zejść na dół, no ale tu wiadomo, że byliśmy. A tu już nie ma żadnych możliwości, czyli... Czyli dupa. Dobra. Idziemy szukać dalej. Ale nie ukrywam, że już mam po prostu lekkie nerwy. W takich momentach już gra powinna interweniować. Panie, gdzie? Gdzie idzie? No tu byłem, no. Coś mi umyka. Podejrzewam jakiś badziew. No nie zejdzie do wody, bo się boi. No kurwa, boi się wody. Mógłby wejść, nie, ale po co? Tam jest jakieś przejście, ale z której strony to ugryźć? No nie z tej. Ja pierdzielę, nie. A tam od góry? Może po tym moście można przejść. Mam pomysł. O! Byś poszła ze mną. Gdzie? Do Midgardu. Do innych światów. Wydaje mi się, że w końcu. Ja pierdzielę. Ale pozamulałem konkretnie. Ale miło, że wspomniesz. Czyli chyba będzie opcja, że dostanę się... Dostanę się do kolejnej tej skrzyni. O kurde! Zapalające, wybuchające gnojki. Dobra, rozwalmy to gniazdo. Które chyba wydaje mi się, że gdzieś tu będzie. Jest to gniazdo gdzieś tu? Nie ma. Fuck. Oj, dostałem od gnoja. No dobra. Skoro ich tyle wylatuje... Nie no, upierdliwe są te gnojki. Niewiele robią, ale... Po prostu jak kurwa komary. Cały czas skądś nadchodzą. Dobra, jest skrzynia. Przynajmniej to mi wyszło. Dobrałem się do niej. Te skrzynie mają to do siebie, że fajne rzeczy wyskakują. Akcesorium. Szpon potomka wielkiego jastrzębia Habroka. Posiadający runiczne właściwości. Okej. Kurwa, co tu się odpaliło? Zabrzmiało, jakby ktoś tu kuźwa z tą... z piłą wyskoczył. Mechaniczną. Aha, on jeszcze. On jeszcze potrzebuje... No pieprzony chaos. No dobra. Teraz which way? Nie tędy. Tam coś porozwalałem. Dobra. Jest! Kurwa, rozwalę to. Rozwaliłem gówniane gniazdo. Chyba już wszystkie. Czujesz się lepiej? Ja na pewno, jeżeli mnie pytasz, Atreus, na pewno się czuję lepiej. Ja już to, kto obejrzał, to wie, że jestem srogo zawiedziony tą misją, jej złośliwością, tym, że błądziłem i marnowałem czas kompletnie niepotrzebnie.
Czy być może nie było to złośliwość celowa? Chociaż wydaje mi się, że to było celowe. Żeby sobie odrobinę powydłużać. Na szczęście ona teraz już prowadzi jak po sznurku. Mam nadzieję. Ta arenka zwiastuje spotkanie chyba z czymś dużym. Ja już tu właśnie byłem, tylko się nic nie odpaliło. A podejrzewam, teraz się odpali. No właśnie. Ktoś się w końcu wkurzył, że zniszczyliśmy gniazda! Musieliśmy! Jak to nie obchodzi? Dobra. Uniki, uniki, uniki! Ja pierdzielę jeszcze przy okazji. Na szczęście to jest wolne, ale mu też schodzi bardzo powoli. Ojajajajajajaj, kurwa, jeszcze te żaby pełzające! Dobra, odpalamy wilka. Troszkę mu tego zdrowia więcej utrujemy. Spierdzielamko, spierdzielamko. R3, R3. O, fuck. Dobrze, że młody jest szybki. Jakby dużo ciężej go trafić niż Kratosa, który jest taki troszkę bardziej... O, fuck. Dobra, spróbujemy go z łuka. Już po wszystkim? Ja pierdzielę, jeszcze upierdliwe jak szczury. No ja mam nadzieję, bo już kurde, już się wymęczyłem tym. Wszystko gra? Tak. Chcę już stąd wyjść. No ja też, uwierzcie mi, ja też. Spowolnij żarz i wystrzel 3 wzmocnione strzały, wciskając R. No kurwa, Jala to chyba przyfrunie. Aha, tu jest ten sznur. Wracaj. Dobra, spieprzamy stąd. Wiesz, myślałem, że gdy poznam swoje przeznaczenie, coś się zmieni. Ale ciągle jestem sobą. Też tak miałaś? Zawsze będziesz sobą, Loki. Chodzi o to, by się z tym pogodzić. A ty się już pogodziłaś? Tak myślałam. No dobra. Nie, ominiemy zawadlisko. Tak będzie o, szybciej. Będzie szybciej i będą inne widoczki. Posłuchajcie, no minęło więcej niż zazwyczaj, ale chciałem dokończyć tą misję. Troszkę pobłądziłem, wydaje mi się, że gdybym nie błądził, ten czas byłby nieco krótszy. Ale nie ma co marudzić. Serdecznie dziękuję, że tutaj dotrwaliście do tego momentu razem ze mną. Pozdrawiam i zapraszam niedługo na kolejny odcinek, także trzymajcie się, nara, cześć.